Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was do przymierzenia ze mną trzech sukienek z Mojito. Tytułem tego filmu chyba będzie po prostu sukienki na Wigilię, na Sylwestra, bo taki też był zamysł. Także przedstawię wam, tak jak już powiedziałam, trzy sukienki, które możecie założyć na święta czy jakąkolwiek inną teraz w tym czasie okazję. Jeszcze tytułem wstępu chciałabym was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia po sobie jakiegokolwiek śladu, łapki w górę, łapki w dół, podzielenia się komentarzem, napiszcie mi proszę na dole, czy wam się takie sukienki w ogóle będą podobały, czy to totalnie nie wasz styl, nie wasz gust, czy w ogóle w święta wolicie chodzić właśnie w takich, nie wiem, bluzach, sweterkach po domu. Także będę czekać na wasze opinie i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, nie wiem jak będzie z cenami, bo nie wiem, Mojito nigdy nie wrzuca to pudełek jakby takich faktur, tylko wszystko jest na mailu, a ja się z tym nie przygotowałam, przyznam się, także jeśli nie ma tu na metce, no to niestety wam nie powiem ile co kosztowało. Kupiłam sobie, słuchajcie, to a propos sukienek, kupiłam sobie taki fajny szalik. W ogóle on jest przemilusi, strasznie mi się podoba, w ogóle uważam, że kolor jest sztosem, no naprawdę mega mi się on podoba. Także chyba ze mną zostanie. I do tego szalika, słuchajcie, kosztował 69,90 w momencie, kiedy ja zamawiałam, było jeszcze 30%. Kupiłam sobie taką czapkę. Uważam, że ja w ogóle nie lubię czapek. Nie wiem, czy wy też tak miałyście kiedyś, że za dzieciaka to w ogóle broniłyście się przed czapkami. A teraz szukamy jak najfajniejszej czapki, bo bez czapki mi zimno. Słuchajcie, kosztowała 49,90, pokażę wam na, nie wiem czy to są jakieś kody, o jest tutaj. Także możecie sobie ją zeskrinować, oczywiście jak wszystko znajdę, to wam podlinkuję, no ale ten szalik uważam, że jest sztosem, nawet do tej bluzy po prostu, no kolor jest cudowny. Jeszcze wam pokażę na metce kod QR. O tak. Jakbym się nie udało znaleźć, to sobie po prostu zatrzymacie wideo i no i sobie po prostu to znajdziecie. Słuchajcie, kolejna rzecz to sukienka. Ona jest taką swetrową sukienką, oversize'ową. Ona ma taki golfik, nie wiem, zbliżę wam to. To jest taka typowa swetrowa sukienka. Kosztowała ona 139 zł i ja zamówiłam rozmiar L. No zobaczymy. Fajnie myślałam, że będzie to wyglądało przy długich kozakach, których ja aktualnie jeszcze nie mam, ale jestem jakby w trakcie szukania dla mnie odpowiednich. Także jak też znacie jakieś fajne strony i fajne kozaki, to też możecie mi zostawić link na dole. Kolejne, słuchajcie, pudło. To są dwie ostatnie sukienki. Jedna jest taką satynową sukienką. Nie wiem, czy się z nią wcisnę. Ale spróbuję, jest cała pognieciona, wybaczcie, ale nie będę tego prasować, bo nie wiem, czy to ze mną zostanie, czy nie. Także zamówiłam sobie 42 i kosztowała 159 zł. Jakoś nie super tanio, ale no zobaczymy. Uważam, że na Wigilię albo na Sylwestra bardziej to po prostu jest idealne. No i ta już bardziej mi się wydawała na taką właśnie Wigilię, bo ma fajny kołnierzyk. Taki właśnie, o, nie no, mega, fajnie się to świeci. Też chyba 42 zamówiłam, tak. Strzelałam z tymi rozmiarami totalnie, bo szczerze to nie mam orientacji, jeśli chodzi o Mojito. Fajnie, bo tu ma chyba gumkę w pasie, to może będzie ok. No i też jest, wiecie, tak zamykana tutaj pod samą szyję. Także, no nie przedłużając, ja po prostu wam wskakuję w te sukienki i pokazuję, jeśli w ogóle mi się uda w nie wskoczyć. Także do zobaczenia za chwilę. Hej dziewczyny, ja się już tutaj przybrałam w tą sukienkę. Powiem wam, że ogólnie kolor ma naprawdę fajny. Ja się oddalę, żebyście zobaczyły, jak jest długa. Tak ogólnie wygląda. Czy mi się to jakoś super podoba? Szczerze, średnio. Nie podoba mi się, że tutaj strasznie ten golf tak się opina. Naprawdę, on się strasznie opina tutaj na szyi i to mnie gryzie. W ogóle sukienka mnie gryzie przede wszystkim. Nie jest ona miła i uważam, że jest za krótka, wiecie? Jakoś tak, jak ją przymierzyłam i się zaczęłam schylać, żeby założyć buty, bo sobie założyłam na niej bodki, tego nie widać, ale no jest
dla mnie jest za krótka i nie czuję się w niej. Słuchajcie, czuję się taka owinięta w coś. Fajnie ma te rękawy, także jak wy lubicie taki krój i wam żaden materiał nie przeszkadza, no to uważam, że naprawdę będzie okej, okay, bo jest okej, okay, ogólnie fajnie wygląda, ale no niestety ze mną na pewno nie zostanie. Jak ją znajdę, to wam ją oczywiście podlinkuję. Także nie przedłużając, następna. Nie zapinałam sobie tutaj tego pod całą szyję, ale może to jednak chyba fajniej wygląda. Słuchajcie, jest jedna rzecz. Sukienka przyszła porwana. Widzicie to? Nie rozumiem w ogóle. Jestem wściekła, bo jestem ciekawa, czy mi przyjmą w ogóle w takim momencie zwrot. No ale będziemy próbować. Jeśli chodzi o to, czy mi się to podoba, uważam, że wyglądam staro. W sensie, że to chyba nie jest mój kolor, mimo że naprawdę śliczny jest ten kolor i bardzo mi się podoba, ale jakoś tak się średnio w tym czuję, tak strasznie poważnie. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, patrząc na mnie. No mi tak się to średnio podoba, chociaż krój uważam, że jest fajny. Tutaj ma tą, słuchajcie, tą kokardkę. Fajnie tutaj, o, widzę, że się nie zapięłam. Fajna sukienka, fajny krój, fajny zamysł, kolor nie mój, przynajmniej ja go nie czuję. No i co tu by więcej powiedzieć, jestem właśnie ciekawa, bo sukienka, powiem wam, że byłam w takim szoku, wypożyczę to ja, ale no ja jeszcze jej nie zdążyłam na siebie założyć. I patrzę i tu jest takie coś. No nie fajnie mojito, no ale cóż, tutaj tego nie ma. W ogóle rozmiar jest idealny. Uważam, że tutaj jeszcze naprawdę, ja mam jeszcze tutaj sporo miejsca, jeśli chodzi o talię. Także naprawdę tutaj widzę, że coś mi się rozłazi, ale nie mogę sobie wsadzić tego guzika tam i tak go, wiecie, atrapowo zamykam. No ale, nie przedłużając, no sukienka z mną na pewno nie zostanie, nawet ze względu na to, że jest porwana, ale jeśli wy lubicie takie kolory i wam ten kolor pasuje, to uważam, że sukienka jest przepiękna. Te zdobienia tutaj są po prostu no boskie. Także nie przedłużając, wskakuję w naszą ostatnią sztukę. Ta chyba może być najgorsza, bo ona w ogóle to nie jest raczej elastyczna, ale no zobaczymy. Dobra. Słuchajcie dziewczyny, jestem. Ta sukienka to jest po prostu jakiś hit. W ogóle z każdej strony wychodzą mi jakieś nitki. Nie wiem, czy to jest zauważalne, ale to jest wszędzie, serio. Ja mam to nawet na podłodze tutaj, jak się do was przebierałam. W ogóle ramion, to ja nie mogę w niej ruszyć. Jak widzicie tutaj, zapięłam tylko na jeden guzik, ponieważ wszystkie te, wiecie, te takie, nie wiem jak to się poprawnie nazywa, tam gdzie wkładacie guziki, żeby je zapiąć, one są zaszyte. Ja nie mogę tego zapiąć. Nie wiem, czy to będzie widać, bo one, no nie umiem tego wam pokazać, ale normalnie jest to zeszyte i nie da się tam wsadzić guzika, że będę to zwracać, to nie będę tego w ogóle odpruwać. Sukienka jest bardzo krótka i się tutaj bardzo opina, ona ma tu suwak, dzięki niemu, nawet się jeszcze nie dosunęłam, dzięki niemu łatwiej się w nią wcisnąć. Ale no nie, to jest jakiś dramat. Jeśli tak patrzę na siebie, słuchajcie, dotąd, to wygląda jeszcze jakoś tak, jakbym jakąś koszulę na sobie miała, ale no jakby zamysł, sztos, nawet nie zapinałam, słuchajcie, tutaj tych rękawów, bo chcę z niej wyskoczyć tak szybko, jak się tylko da. No nie mogę się tu pozapinać, bo nie ma jak. No jeszcze powiem wam, że takiego czegoś to się nie spodziewałam, bo raz, że jedna sukienka przyszła porwana, dwa, tutaj w ogóle jakieś niedociągnięcia a propos właśnie tych dziurek, że one są zaszyte. W ogóle tego nie czaję, ale no okej. Okay. Może i tak. Także dziewczyny, no hol jak hol, zostawiam sobie tylko przepiękny szalik, uważam, że po prostu kolor jest, o Jezu, no to jest jakieś cudo. I tylko to, no niestety chciałabym pokazać, jak się ładnie ubrać na święta, nie pykło. Dajcie znać, czy już macie jakieś swoje outfity, czy jeszcze jesteście w poszukiwaniu. Ja aktualnie, jak widać,
Nadal jestem w poszukiwaniu. Mam nadzieję, że szybko coś znajdę, bo nie widzi mi się przymierzenie 500 sukienek, tylko po to, żeby założyć ją na chwilę. A jak nie, to wyciągnę coś z szafy. No ale... Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że sobie coś znalazłyście. A jak nie, to jestem, łączę się z Wami w bólu i szukamy razem. Także do zobaczenia w kolejnym filmie i nie zapomnijcie zostawić po sobie subskrypcji. Do zobaczenia.